My drodzy, nie pytajcie się dlaczego kolejny poradnik z Movistar Planet, ale jak mówiłem, on jest dla siostrzenicy wujka Stasia babci. Yy, no i generalnie po prostu muszę dzisiaj wam pokazać w jaki sposób możecie dodać maila do waszego konta na Movistar Planet. Przy okazji jeszcze macie chęć na więcej takich filmów, wszyscy łapkę w górę oraz subskrypconeczkiem, a jeśli poszukujecie bardzo fajnych gadżetów z Movistar Planet, plecaki i inne rzeczy, to w opisie tego filmu, linku macie różne gadżety z Movistar Planet. A dobra moi drodzy, musimy zrobić, jeśli mamy chęć zabezpieczyć swoje konto mailem. Początkowo oczywiście wchodzimy na klienta Movistar Planet i logujemy się na nasze konto za pomocą loginu i hasła. Gdy już zalogujemy się na nasze konto, wybieramy taką śrubkę w prawym górnym rogu ekranu I wybieramy opcję wpisz swój adres e-mail No i tutaj wybieramy aktualnie mm, nasz wiek, czyli musimy podać aktualnie miesiąc urodzenia e, I w tym przypadku rok I gdy to wszystko, moi drodzy, podamy, gdy to wszystko podamy, podamy, podamy e, No to klikamy w tym przypadku OK No i tutaj jeszcze musimy zaakceptować regulamin, aby grać w mój Star Planet Akceptuję regulamin, OK o, i klikamy ponownie, moi drodzy, wpisz nasz e-mail. No i tutaj już możemy na spokojnie teraz e, podać nasz adres e-mail, czyli taki, jaki chcielibyśmy pod niego Czy To będzie adres z YouTube'a, czy jakikolwiek inny. Także podajemy naszego maila. I gdy to zrobimy, to wybieramy opcję wyślij. No i mamy komunikat. E-mail jest właśnie wysłany do ciebie. E, proszę otwórz go i kliknij w link, aby go potwierdzić. Gdy wejdziemy teraz w na naszą pocztę i klikniemy tą wiadomość, to bez problemu będziemy mogli, moi drodzy, mieć już tego maila podpiętego pod nasze konto, w mówi Star Planet. No. A jeśli film będzie przydatny, zostaw łapkę w górę oraz subskrypconeczkiem, a jeśli poszukujesz ciekawych gadżetów z Movizar Planet, to w opisie masz link do tych gadżetów, także śmiało wbijaj, a ja się i dnia. Cześć!